Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam prostą technikę, którą będziecie mogli namalować ciało i jakich farb będziecie do tego potrzebować. W pierwszej kolejności skupimy się na wykonaniu szkicu. Do dzisiejszego obrazu wybrałam takie zdjęcie, które posłuży nam jako wzór. W trakcie malowania szkicu bardzo ważną rzeczą jest sposób, w jaki zaznaczycie sobie cień na ciele, ponieważ to bardzo ułatwi nam potem nakładanie farby. Farb będziemy dzisiaj używać do namalowania obrazu. Ja sobie je wszystkie rozłożę w tym momencie na palecie wielorazowego użytku, którą bardzo Wam polecam do zakupu. Wszystkie farby oczywiście są podlinkowane w opisie. Do zrobienia szkicu najbardziej polecam Wam użycie kredki akwarelowej. Mi się niestety dzisiaj skończyła, dlatego użyłam węgla. Jeden prosty trik, lakier do włosów. Dzięki niemu sobie zabezpieczymy węgiel i nie będzie nam się mieszał z farbą. Do obrazu oczywiście musimy użyć medium, którym będziemy rozcieńczać farby olejne. Ja będę używać terpentyny bezzapachowej, oleju lnianego oraz oleju szafranowego, który zabezpieczy nasz kolor i nada delikatny połysk. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby obraz był bardziej błyszczący, możecie dodatkowo dać gotowany olej lniany. Bardzo fajnie to zwiększa połysk. I dodatkowo stand oil, czyli olej polimeryzowany. Pierwszym etapem malowania będzie nałożenie cienia na ciele. Do tego użyjemy farby Burnt Umber. Pamiętajcie, że przy malowaniu nie warto się spieszyć. Lepiej, żeby więcej zaobserwować, gdzie faktycznie się układa cień, ponieważ potem będziemy mieć mniej poprawek. Pamiętajcie, żeby mieć przy sobie zawsze szmatkę. W szybki sposób będziecie mogli sobie wtedy wyczyścić pędzel pod użycie następnego koloru farby. Ja aktualnie używam pędzel firmy Artistic numer 24.
W ogóle polecam pędzle tej firmy. Ten akurat nie jest ani za bardzo twardy, nie jest też bardzo miękki, dzięki czemu świetnie się nim nakłada. Teraz będziemy nakładać kolor pośredni. Zmieszamy go z dwóch farb. Classico numer 488 i Van Gogh 227. Zaprezentuję Wam, dlaczego w ogóle używamy tego koloru pośredniego. W momencie, kiedy użylibyśmy burnt amber i następnie białego, w trakcie blendowania farby wyjdzie nam kolor, który będzie strasznie trupi. Będzie podchodził delikatnie również pod szarość. Połączenie tych dwóch kolorów sprawi, że obraz nie będzie miał fajnego kontrastu, no i tak samo kolorystyka nie będzie zachęcająca. Jeżeli między burnt amber a bielą użyjemy koloru pośredniego, w trakcie blendowania ten kolor zaczyna wyglądać całkowicie inaczej. I zdecydowanie przypomina bardziej kolor skóry niż ten wariant. Czyli morał z tego jest taki, że nie wolno łączyć burnt amber z bielą, ponieważ wyjdzie całkowicie trupi kolor ciała i nie będzie fajnie wyglądało. Następną farbą, którą będziemy nakładać na obraz, będzie połączenie tytanowej i bieli firmy Van Gogh oraz Orchy numer 227. W trakcie nakładania farby starajcie się zaznaczyć w geometryczny sposób ułożenie światła, które jest widoczne na ciele. W tym momencie będziemy przystępować do blendowania. Ja do tego używam pędzla firmy Colibri 910. Jest to bardzo miękki pędzel, dzięki czemu nie pozostawia żadnych smug na farbach i dobrze łączy ze sobą kolory. W trakcie blendowania ważne jest to, żebyśmy zachowywali kierunek światła, który pada na obrazie. Po zblendowaniu jednego elementu pamiętajcie, żeby za każdym razem dobrze wytrzeć pędzel w szmatkę, żeby nie pobrudził nam następnych czystych warstw farby.
Jeżeli na przykład zapomnicie się przebrać do malowania i ubrudzicie sobie w międzyczasie spodnie, kupcie sobie benzynę ekstrakcyjną, która nie zniszczy materiału, a idealnie zetrze farbę olejem. Pierwsza warstwa farby jest już blendowana. Teraz będziemy nakładać drugą warstwę farby, ponieważ w trakcie blendowania straciliśmy między innymi kontrast na obrazie. Dlatego ponownie nałożymy najciemniejsze fragmenty i najjaśniejsze i jeszcze raz je wyblendujemy. Na tym etapie do nałożenia najciemniejszej farby użyjemy miksu tych dwóch kolorów, czyli Burnt Amber i Classico numer 488. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, użyli tylko koloru Burnt Amber, sprawiłoby to, że kolory sąsiadujące z Burnt Amber po zblendowaniu zrobiłyby się dużo bardziej szare. Thank you.
zblendowaniu drugiej warstwy ciemnego koloru będziemy nakładać kolor jasny. Będzie to połączenie tytanowej bieli, żółtym oraz orchą. Dzięki temu, że nie będzie to czysta biel, tylko z żółciami, zdecydowanie rozjaśni nam to obraz i sprawi, że nabierze jeszcze większego kontrastu. Jest już nałożona i rozblendowana. Na tym etapie zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że w prosty i przejrzysty sposób wytłumaczyłam Wam tę technikę, którą będziecie mogli namalować ciało w tym czy w innym ułożeniu. Ja aktualnie skupię się na wykończeniówce, czyli nałożeniu większej ilości farby, dzięki której wydobędziemy jeszcze większą ilość detali, co sprawi, że obraz będzie jeszcze bardziej realistyczny. Wszystkie potrzebne materiały do namalowania ciała będziecie mieć podlinkowane w opisie. W komentarzach możecie dać znać, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Zachęcam Was również do zasubskrybowania mojego kanału i widzimy się następnym razem.